imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcemy dziś spotkać się na rozważaniu Słowa Bożego 31 stycznia 2024 roku w środę. Witam Was gorąco i serdecznie. Moi kochani, otwieramy Biblię, Stary Testament i w księdze proroka Jeremiasza w 3 rozdziale znajdujemy słowo, które ma dziś, no właśnie, z jednej strony przestrzec nas, a z drugiej nakłonić do oddania chwały, czci temu, który jest najważniejszy. Posłuchajcie. Zaiste, w Panu Bogu naszym jest zbawienie Izraela. Prorok Jeremiasz musiał stanąć przed swoim ludem, aby przypomnieć tę prawdę. Tylko w Bogu Jahwe, Bogu, który mówi i objawia swoje imię, jestem, który jestem, jest nasze zbawienie. My, znający Nowy Testament, możemy dodać, w Bogu Jezusie Chrystusie, który złożył swoje życie na krzyżu Golgoty za moje grzechy, za moją wolność, jest nasze zbawienie. Izrael zapominał. Izrael poszukiwał innych doznań. Prorok Jeremiasz mówi, cudzołożył z innymi bogami. Nie było wzgórza, nie było pewnego miejsca, które byłoby uznawane za miejscem kultu, na którym by nie oddawano czci, hołdu innym bożkom. Dlatego prorok musi przyjść i przypomnieć tym, którzy zapomnieli o wielkości, o wspaniałości, o dobroci Boga, że tylko w Nim jest zbawienie. Czy my i dziś nie zapominamy? Czy nie jesteśmy tak bardzo podobni do ludu Izraela, który gdzieś w różnych miejscach tej ziemi, w różnych miejscach naszych domów, mieszkań, stworzyliśmy przestrzeń, której oddajemy w nadmiarze czas, ale też i cześć innym bogom? Nie nazywamy ich po imieniu, tak jak nazywali ich Izraelici. Ci bogowie byli zapożyczeni albo przyniesieni przez obce ludy sąsiadujące z nimi. Może to, co kradnie twój czas i mój, to, co zajmuje w moim życiu w ciągu dnia najwięcej mojej uwagi, pochłania najwięcej mojego czasu, jest właśnie tym, czego ja nie nazywam tak dosłownie bożkiem, jest tym, który powoduje, że zakłóca relacje pomiędzy mną, innymi ludźmi, ale przede wszystkim mną, a Bogiem Ojcem. Jest tym, co nie daje mi zbawienia, daje mi tylko może chwilową satysfakcję, zadowolenie, może i nawet szczęście, ale nie jest tym, który może mnie uratować przed złem, nie jest tym, który może mnie uratować przed ostateczną śmiercią. Moi drodzy, Izrael potrzebował proroka Jeremiasza, który miał odnowić pamięć, przypomnieć o tym, że Bóg czeka. Bo Bóg wielokrotnie w treści księgi proroka Jeremiasza przypomina i woła, nawróćcie się do mnie, ja na was czekam. Ja wyszedłem naprzeciw wam, przyjdźcie do mnie. Bóg nie odsunął się, Bóg nie odwrócił się. Bóg chce dalej mieć relacje ze swoim ludem, ponieważ każda i każdy jest dla Niego cenny, wybrany, stworzony na Jego obraz. Bóg chce zbawienia całej ludzkości. Co my robimy w tym kierunku? Czy my dziś jesteśmy w stanie, jak Jeremiasz, wyjść i powiedzieć może żonie, mężowi, naszym dzieciom, nie ma innego Boga, tylko w moim Bogu, temu, któremu ufam, który mnie postawił na drodze waszego życia, jest zbawienie? Czy jesteśmy w stanie dziś to ogłosić koleżankom, kolegom, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, że Bóg na nas czeka i Bóg wciąż ma dla nas plan, plan zbawienia? Zastanówmy się nad tym. Czy jesteśmy dziś powołani do misji, ewangelizacji? Czy jesteśmy powołani tylko i wyłącznie do życia w wierze we własnym świecie i we własnym sercu? Nie ma innego Boga, jak tylko Bóg Jahwe. I zaiste w Bogu Panu naszym jest zbawienie nie tylko Izraela, ale Twoje i moje. Niech Pan Bóg pobłogosławi cały dzisiejszy dzień. Niech to słowo natchnie Cię do działania, a Pan niech da temu słowu wzrost i siłę do wykonania. Zostańcie z Bogiem. Błogosławionego
pełnego radości i szczęścia w Bogu naszym dniu. Amen.